Ta noga mi pierdolnęła chyba w 10 sekundzie, czy jakoś tak 15 sekundzie walki. I Dany to zobaczył, nie? I wtedy ruszył. I też sędzia w ogóle już chciał przerwać, bo podbiega do nas sędzia, ale dzięki temu, że zacząłem oddawać ciosy, to sędzia uznał, że, no, że puścić tą walkę. I dobrze, nie? Bo to by była mega lipa, jakby w 15 sekundzie już była przerwana walka. I ogólnie wybieram się na rezonans, bo kurwa, w niedzielę wieczorem tu już chodzić nie mogłem. Teraz jest trochę lepiej, ale boję się, że coś tam pierdolnęło jeszcze. Bo miałem zerwane krzyżowe przednie. No ale to normalnie chodziłem. W stabilizatorze mogłem normalnie chodzić, a teraz kurwa nawet w stabilizatorze nie mogę normalnie chodzić. Kuśtykam. No ale zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że po prostu jest jakoś tam nadwyrężona, czy coś takiego. Że tam się nic więcej nie stało. Sylwę, kupony nie przepadły. Ja wstawiłem maksyma i po prostu walka została anulowana na Betligu. Aha, okej. Okay. To git. Czyli ktoś, kto obstawiał maksyma, to anulowane po prostu. Aha, spoko. No, ale u mnie największy problem, wam powiem, jest z cukrami, jeśli chodzi o cukrzycę. Bo ja tak miałem już podczas pierwszej walki, nie, z Błońskim, że w trakcie walki cukier wyjebało w kosmos, a wtedy człowiek, kurwa, się tak, no, z dwa razy szybciej męczy i po prostu mięśnie inaczej pracuje. To jak macie kogoś w rodzinie z cukrzycą typu 1, to możecie tam pogadać, nie, co się dzieje, jaki jest cukier, 300, 350. No, ja tak miałem już na walce z Błońskim, ale Błoński to i tak by mnie tam najebał, bo Błoński jest dobry zawodnik, ale ja wtedy myślałem, że po prostu coś spierdoliłem z insuliną, że strzyknąłem za mało czy coś takiego. I teraz na tą walkę ja sobie zrobiłem tak, że ostatni posiłek zjadłem tak z 4-5 godzin. Więc 2-3 godziny przed walką ja już miałem idealnie wyrównany poziom cukru. Miałem cukier na poziomie 100, 120, 130, nie? I mierzyłem tak mniej więcej co 5 minut. Nic nie jadłem już, więc nic nie miało szansy mi tego cukru podnieść. I wychodzę do tego, do walki. Musiałem zdjąć ten mój czytnik cukru, nie? I ostatni raz mierzyłem, patrzę, tam chyba było już powyżej 200 i strzałka w górę, nie? Że rośnie. Mówię, kurwa, co się dzieje? Jakim cudem? No i po walce leżę u tych doktorów, oni mi mierzą cukier, a tam kurwa ponad 300. No i ja pytam, no kurwa, no jak to jest możliwe? Drugi raz ta sama sytuacja. I no i tam lekarz mi zrobił taki ten wykład, nie? Że to jest normalne, jeżeli ktoś ma cukrzycę, bo to z powodu adrenaliny wyrzucają, nie? Wyrzuca się ten cukier. No i po prostu z tego powodu, no te walki już kurwa nie są dla mnie, nie? Bo to za każdym razem będzie. Bo walka to jest za każdym razem stres. Jakby Dany i tak bardzo ładnie się pokazał. I na pewno cukrzyca, no to tam, no coś tam mi blokowała, szybciej się męczyłem i tak dalej, ale ja gardę i tak mogłem kurwa trzymać, nie? Nie wiem, co się stało, że tej gardy nie trzymałem, no bo miałem to w głowie, krzyczał to nawet mój trener, trzymaj gardę, a i tak te łapy opuszczałem. Walka to chyba dla mnie jest taka sytuacja stresowa, że wszystko jakoś zapominam, tylko instynktownie jakoś działam. Musiałbym się nauczyć jakiejś kombinacji ciosów, żeby to już weszło mi jakoś w instynkt. Dzięki, dziwko, zaurze. Dzięki. Tak, tak, w listopadzie ma być 12. No i tak jak tylko jedną kombinację robiłem, że jak Dany podchodził, to ja głowę w bok i cios na tułów i dokładałem prawy sierp. I to była moja kombinacja. A znałem tych kombinacji znaczy różnych z 5-6. Czemu nie używałem innych? Nie mam pojęcia. Ani razu szarży nie zrobiłem takiej mojej, ani razu nie robiłem takiego uniku i cios na tułów i poprawka lewy sierp. Nie wiem. Wszystko jakoś pouciekało z głowy. Ale no, mega źle się czułem, jak leżałem u tych lekarzy i mi tam to tłumaczyli. Też dużo osób mi teraz spisało z cukrzycą, że no, że nie powinienem tego robić, nie, że mi zdrowie jebnie. Bo to coś tam nadnercza. Czekajcie, ktoś mi tutaj napisał dzisiaj jakiś taki komentarz. Gdzie to jest? Na Instagramie. Twoja porażka? Ej, sorry, nie zdążyłem przeczytać. Tutaj mi się jakiś ziomek napisał. Siemanko, pozwolisz, że przedstawiać się nie będę? Po prostu okazjonalny Zemiewicz. Jako, że kolejny raz wziąłeś udział w gali MMA, a i zapowiadasz, że może wrócić do innej federacji, to lekko cię uświadomię. Chociaż chuj, może nie odczytasz, ale serce mi się kraje. Otóż nie wiem, czy wiesz, ale sporty siłowe w ogóle nie są wskazane w swojej chorobie. Skoro liczysz kalorii i używasz insuliny, to wnioskuję, że masz typ pierwszy. Jak pewnie zatem wiesz, nie masz swojej insuliny, która obniża poziom cukru. Nie, że masz mało. Po prostu nie masz. A wiesz, co masz za to? Działające nadnercza. Ogromny stres związany z walką. Mówię o prawdziwej walce. Nie porównuję jej z treningiem, bo nie muszę tłumaczyć wagi różnicy. Napędza nadnercza do wydzielania i amin ketoholowych i kortyzolu, który działa zajebiście pobudzająco na produkcję glukozy i osłabia działanie wstrzykniętej insuliny. Jaki jest efekt? Zapierdalasz z cukrem 500 mg plus. I się dziwisz, że walki nie idą? No i sporo dostałem od cukrzyków takich wiadomości, nie? Więc dla mnie jedyna opcja, żeby móc walczyć, to nie wiem, kurwa, chyba na haju być podczas walk, nie? Żeby się nie stresować, żeby nie wywalało tej insuliny. No takie skomplikowane to jest. Dziś mi się śniło, że przeprowadziłeś się na moje osiedle i zrobiłem z tobą zdjęcie. A i tutaj gdzieś, Wardęga, wywiad w oktagonie. Widziałem też, ktoś jakiś dał komentarz taki. Oj, biedny Sylwuś. O, tutaj. Niestety nie każdy ma okazję żyć jako zdrowy człowiek na tym świecie. Współczucia Sylwek, też jestem diabetykiem. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaka jest to przesrana sytuacja. Pewnie nieraz ktoś ci mówił, nie jest słodkiego, nie możesz. Tak wielka jest właśnie edukacja na temat cukrzycy w Polsce. Niestety nie nadajemy się do takich sportów. Lepiej sprawdzałbyś się w kardio, co już udowodniło 10 lat temu. Wielkie serce dla ciebie. Dzięki, Sasi. Ściągnij to. Nie, nie ściągam okularów.
Na czym polega cukrzyca? Typ pierwszy, jaki ja mam oraz Sylwester, polega na tym, że w ogóle nie wytwarzamy insuliny. Musimy mierzyć cukier kilkanaście razy dziennie oraz na każdy posiłek wstrzykiwać sobie insulinę. Każdy posiłek musi zostać przeliczony na odpowiednią dawkę insuliny. Dla każdego człowieka jest ona inna i zmienia się czasami z każdym dniem. Choroba, waga, aktywność fizyczna, wszystko ma wpływ. Również przyjmujemy insulinę całodobowo codziennie o tej samej porze. Jeśli weźmiemy za mało insuliny, cukier podskoczy do zbyt wysokich wartości, co powoduje drastyczną ospałość, utracenie koncentracji, a w dalszym rozrachunku powikłania zdrowotne. Gdy przyjmiemy za dużą dawkę na posiłek lub nie zjemy czegoś, to cukier spadnie i możemy zemdleć, a to czy obudzi... No to tam, ja to tam tak nie mam, że jak mam nietuskrzenie, to mdleję. Jeśli taka sytuacja będzie się powtarzać, możliwa jest śmierć, jeśli pomoc nie zostanie udzielona. Ja trafiłam do szpitala śpiące, już umierając, cukrzyca to choroba śmiertelna. Ale czekajcie, co mi tu... A. Jej zaniedbanie to powikłania i znaczące skrócenie życia. To widać po twarzy Sylwestra. Przy wysokim poziomie cukru krew nawet inaczej płynie i tkanki bardziej podatne są na uszkodzenia. No właśnie, bo te ludzie się często zastanawiają, dlaczego jest tak, że ja dostanę jeden cios i ja już mam takie limo, nie? Ja tak ogólnie nie mam. Jak ja trenowałem, to od trenera nieraz dostałem mocniejszy strzał i nie miałem wielkiego...